Państwa serdecznie na konferencji prasowej przed meczem z Piastem Gliwice. Jest nami trener Maciej Stolarczyk. Z powodu urazów nie wystąpią jutro Michał Buchalik, Jakub Bartosz oraz Marcin Wasilewski. Natomiast przez żółte kartki pauzuje Łukasz Burliga. Panie trenerze, proszę o ocenę przygotowań do najbliższego meczu. To krótki czas, witam serdecznie, to krótki czas od spotkania z Zagłębiem Sosnowiec, także tak naprawdę to tylko kwestie regeneracji, które mieliśmy po tym spotkaniu. No nie będę ukrywał, że jest to dla nas bardzo, bardzo istotne spotkanie i liczę na to, że nasi świetni kibice nam pomogą w tym, żebyśmy w jutrzejszym spotkaniu odnieśli sukces, tak jak to miało miejsce ostatniej niedzieli, kiedy stworzyli taką atmosferę, do której mogliśmy się dostosować. Podobnie będzie jutro. Nie ukrywam, że na to liczę, że właśnie tak będzie. Tym bardziej, że nie będzie zawodników kontuzjowanych, a w szczególności chcę tutaj powiedzieć o Marcinie Wasilewskim, który doznał urazu przed meczem z Legią i tak naprawdę walczył z tym urazem na meczu z warszawską Legią i grał z tym urazem, a jak się okazało po meczu była to pęknięta łękotka i będzie musiał być poddany zabiegowi w najbliższym tygodniu, także tym bardziej bardzo imponująca postawa jednego z moich zawodników. To pokazuje, jak piłkarze podchodzą do tego tematu, jak dla nich ważnym jest bycie częścią tego zespołu, tego klubu i jak mogą dodać swoją wartość. Także tym bardziej liczę na wsparcie fanów, bo będzie ono bardzo istotne. W trzecim spotkaniu gramy z zespołem, który walczy o europejskie puchary, jest zdecydowanie w bardzo dobrej formie, bardzo dobrze się prezentuje, gra piłkę ofensywną, także jest świetnie prowadzony i na pewno będziemy musieli wspiąć się na wyżyny naszych umiejętności, żeby pokonać ten zespół. Dziękuję bardzo. Trener jest do Państwa dyspozycji. Jarek Chwal. Nie, to była kurtuazyjna rozmowa oczywiście o przyszłości. Takie rozmowy odbywamy sukcesywnie i rozmawialiśmy o tym, jak miałby wyglądać zespół na przyszły sezon, jak chcemy budować dalej co zostało zaczęte. Jak zaczęta została budowa w momencie, kiedy przyszedłem do klubu, jak ja to widzę, także pod tym kątem była rozmowa. Domyślam się, że Pana pytanie jest związane z tym, co się ukazało też na Twitterze. Tak, to wsparcie to na pewno bardzo pozytywny impuls dla zespołu, dla mnie. Do dalszej pracy. To pokazuje, że ten zespół, ci zawodnicy, ten sztab, który jest wokół mnie, wykonują dobrą robotę i że chcemy wspólnie zrobić coś więcej, tak to nazwę. Tak naprawdę jeszcze na ocenę tej naszej pracy przyjdzie czas, bo wspominałem o tym już we wcześniejszych wypowiedziach, że ten podsumowanie następuje po 37 kolejkach, ale na pewno jest to takie wsparcie, które jest ważne i myślę, że pokazuje, że tworzymy jedność i podobne myślenie. Michał Trela? Panie trenerze, czy można powiedzieć, że przedłużenie kontraktu to jest formalność, że po prostu kwestia tego, żebyście usiedli i złożyli podpisy, czy aż tak zaawansowane te rozmowy jeszcze nie są?
Ja powiem tak, ja mam jasno skonstruowaną umowę. Jeśli awansujemy do ósemki, to kontrakt obowiązuje mnie i klub jeszcze przez rok. Także to jest moim celem i jestem zdeterminowany do tego, żeby ten cel osiągnąć. To, o czym mówiłem przed momentem, to jest kwestia wsparcia dla mnie, dla zespołu. Tak to odczuwam, jeśli chodzi o stronę klubową, która jest rzeczywiście bardzo dla mnie ważna, ale ja mam jasno postawiony cel i zrobię wszystko, żebyśmy ten cel osiągnęli. Patuszka? Chciałem zapytać o grę obronną. Skąd takie różnice? Tylko na to wytłumaczyć, że Marcina Wasilewskiego zabrakło w Sosnowcu, Kuby Błaszczykowskiego też w podstawowym składzie, no bo z Legią zagraliście prawie perfekcyjny mecz. Zagłębioną strzeliło 4 bramki, a mogło jeszcze parę gołów, bo mieli jeszcze sytuację, no gdzieś to się ta konstrukcja szczelna rozsypała w Sosnowcu. Skąd taka różnica w przeciągu 3 dni? No tutaj można podać wiele przyczyn. Rzeczywiście, jeśli chodzi o to spotkanie. Wspominałem o tym przed meczem. Zresztą pan redaktor o tym też mówił. Jest to ten element przestawienia się z meczów przy 30 tysiącach u nas w domu, na stadionie, a na przejście i zmiana na stadion do Sosnowca. I to ewidentnie jest moja rola, takie przygotowanie zespołu pod tym kątem. No i tutaj pełną odpowiedzialność biorę ja za to przygotowanie, bo rzeczywiście nie funkcjonowało to tak, jak funkcjonowało przed kilkoma dniami w meczu tutaj u nas w domu. Także no, jest to element trudny, nad którym cały czas musimy pracować ewidentnie, bo to jest coś, co nie zafunkcjonowało, ale jeszcze raz powtórzę, tę odpowiedzialność biorę ja na siebie. Nie zafunkcjonowało to tak, jak miało funkcjonować, tak jak zakładaliśmy, tak jak zakładałem. Dobra. Chciałbym jeszcze o kwestie zdrowotne dopytać, czy ten zabieg Marcina Wasilewskiego oznacza, że on już w tym sezonie nie zagra, czy jak długa będzie przerwa, jakie są rokowania? I kolejne pytanie to, że Jakub Błaszczykowski i Wulnet Wasza nie znaleźli się wśród tych, którzy na pewno nie zagrają. To oznacza, że już nie ma żadnego problemu i oni na pewno są do gry, czy jeszcze walczycie z czasem? Walczymy z czasem, choć nie ukrywam, że liczę na to, że wystąpią w tym spotkaniu. Jeśli chodzi o Marcina, to w tej chwili zabieg związany z, prawdopodobnie to będzie z usunięciem łękotki, to jest zabieg, który nie jest zabiegiem, który na długo wyklucza zawodnika z gry. Także liczę, że Marcin jeszcze wróci przed końcem sezonu. Ale no, wiadomo, że tutaj są to kwestie związane z rehabilitacją, z różnymi elementami. Liczę, że Marcin wróci, ale czy tak będzie? No, musimy sobie radzić teraz bez Marcina. Takie są realia. Byliśmy na to gotowi, że w pewnych momentach będzie nas mniej ze względu na kartki, tak jak w przypadku Łukasza, czy na kontuzję. To było brane pod uwagę i teraz mają szansę wykazać się inni i to jest ten moment. Damian Gołąb. Panie trenerze, ja chciałem jeszcze wrócić do tego wsparcia, które ostatnio zostało panu udzielone przez ludzi zarządzających klubem, bo to jest taki trudny wyjątek, można powiedzieć, w tym sezonie Ekstraklasy. Jak pan ocenia, jako były dyrektor sportowy, tę lawinę zwolnień w ostatnich dniach? Znaczy, ja powiem tak, jestem zwolennikiem doprowadzenia koncepcji do końca. Jeżeli komuś się zaufało, dało mu się to berło, powierzając prowadzenie zespołu, to powinno się go rozliczyć na koniec jego pracy. Tego jestem zwolennikiem. Oczywiście są różnego rodzaju okoliczności, które są wokół tego, ale również te okoliczności, które się
przy okazji chociażby zwolnienia trenera Arki Gdynia zaraz przed meczem, to na pewno nie były sprzyjające momenty do tego, żeby być dobrze zmotywowanym. Tutaj rzeczywiście wydaje mi się, że to nie powinno być w ten sposób zrobione. A jeśli chodzi o samą koncepcję prowadzenia, zawsze stałem na stanowisku, że tego typu kroki, czyli takie kroki radykalne, mogą być tylko poczynione w momentach krytycznych, kiedy na linii zespół, trener nie ma chemii i nie ma drogi wyjścia. Jeśli ta współpraca się układa, a koncepcja odpowiada i praca odpowiada zarządzającym, to na efekty trzeba najzwyczajniej się poczekać, tak jak to było jeszcze przed chwilą w Pogoni i Krakowi, to te efekty najzwyczajniej w świecie przyszły, bo ci trenerzy otrzymali zaufanie i widać było, że to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, żeby to wszystko zafunkcjonowało. Także jestem również tego zwolennikiem tego typu prowadzenia klubu i współpracy przede wszystkim. Takie jest moje zdanie na ten temat. Bartosz Karcz? Ja o Piasta chciałem zapytać, no bo to jedna z takich przyjemniejszych pewnie niespodzianek mimo wszystko tego sezonu, że Piast jest aż tak wysoko, pewnie gdzieś tam w tych przesadzonych sytuacjach parę innych dużych było spalonych na miejsce na podium. Jak ocenić tą drużynę? Bo to ten przykład takiej rzetelnej, solidnej ligowej pracy w Marathon Walii Fordanika, która przynosi efekt. Tak, zgadza się. No, nikt nie wskazywał Piasta jako kandydata do tego, do pozycji na podium, a ten brak presji spowodował, że fachowość trenera Fornalika wyszła tu ewidentnie, wprowadził ten zespół na wyższy poziom i jest to zespół grający efektownie, rzeczywiście, który się może podobać, jeśli chodzi o grę Jestem rzeczywiście tutaj pod wrażeniem tego, jak się Piast prezentuje, bo ściągnął dobrych zawodników i wkomponował ich w zespół. Także na pewno jest to mądrze budowana drużyna i przede wszystkim konsekwentnie. A to już Miga? Dzień dobry, chciałem pytać o Lukasa Klemenca, bo po meczu w Sosnowcu na niego spada spora krytyka, nie do końca chyba zasłużona. Czy pan widzi po nim, że jakoś to dotknęło go? Ja powiem tak, ten mecz, tego meczu nie przegrał Lukas Klemens, tylko przegrała Wisła Kraków, przegrałem ja jako trener, tak jak wspominałem, ja biorę za to odpowiedzialność, że nie udało się tego wprowadzić na ten poziom, który był z meczu z Legią. A Lukas zagrał od dłuższego czasu po raz pierwszy i też trzeba wziąć poprawkę na to, że po przerwie ten poziom od razu, trudno o poziom, że tak to nazwę, reprezentacyjny. Mieliśmy przykłady chociażby z początku naszego sezonu, kiedy jeszcze to nie funkcjonowało na tyle dobrze, ponieważ mieliśmy zawodników, którzy długo nie grali, musieliśmy ten poziom osiągnąć wspólnie. I tak też jest w przypadku Lukasa, tak jest w przypadku innych zawodników. Tutaj nie ma drogi na skróty. Najzwyczajniej w świecie ten rytm meczowy jest bardzo, bardzo potrzebny do tego, żeby zawodnik miał tą pewność siebie, żeby miał określony poziom. Ja liczę na tego zawodnika i liczę, że w kolejnych spotkaniach, w kolejnym spotkaniu pomoże nam w tym, żebyśmy weszli znowu na tą drogę zwycięstwa i żebyśmy mogli schodzić z tym smakiem do szatni. Grzegorz Wojtowicz? Z kolei chciałem zapytać, bo wiadomo, no kończy się sezon zasadniczy, ta walka o ósemkę jest bardzo zagmatwana i zacięta. No, wy trochę skomplikowaliście sobie sprawę tą porażką w Sosnowcu. Jak drużyna wytrzyma tą presję, bo to już w tej chwili margines błędu jest praktycznie zerowy i to już być albo nie być w takim meczu. Wszyscy w tej chwili są w kabinach hiperbarycznych i u psychologów mają popołudnie spędzić. Trzymają je żony za ręce i do snu
będą słuchali kolęd, bo to najlepiej się kojarzy. Panie redaktorze, no, presję mają ludzie, którzy walczą z chorobą, lekarze, którzy muszą wyciągnąć zakomunikować dramatyczne sytuacje, a my możemy powiedzieć, że walczymy rzeczywiście o ósemkę i zrobimy wszystko, co można, żeby tam się dostać, ale to jest piłka i tak jak pokazuje historia naszej ligi, ta najnowsza, tak ją nazwę, ten sezon, że nie ma zdecydowanych faworytów. Może się wydarzyć wszystko. My będziemy również robili wszystko do tego, żeby w tej ósemce się znaleźć, a jeśli chodzi o presję, to myślę, że presja to jest coś, z czym najzwyczajniej w świecie piłkarz, sportowiec musi sobie poradzić, bo tak to zostało skonstruowane. Bez radzenia sobie z tym elementem, tak to funkcjonuje. Bez presji w sporcie, w piłce, to tylko na Orliku można zagrać sobie bez presji, a tak to ten element występu to jest element nieodzowny, tak jak styczność z mediami. Także to jest wszystko, z czym to jest jeden z elementów sportu profesjonalnego. Bartosz Karcz? Ja może wrócę, może to właśnie presja spowoduje, że piłkarze się wniosą na swoje te lepsze wyżyny. Znaczy, ja powiem... Przechodziły mecze właśnie z takimi wymagającymi, wydawało mi się, przeciwnikami. Lech, wygraliście w tym sezonie, czy Lechia, wygraliście w tym sezonie te najlepsze spotkania. Ja powiem tak, zespół stać na to, żeby być w tej ósemce i żeby, tak jak pokazuje historia, żeby wygrać tak naprawdę z każdym razem. Stać nas na to. Ale życie też uczy pokory i tej pokory nas nauczyło, bo odnieśliśmy porażki, chociażby teraz tą porażkę środową z teoretycznie słabszymi rywalami i musimy być po prostu gotowi na to, co nas będzie czekało w jutrzejszym spotkaniu. Jesteśmy na to przygotowani, mamy plan na to spotkanie i według tego planu będziemy ten mecz rozgrywali. Mateusz Miga? Chciałem doprecyzować kwestię kontraktu, bo automat to jedno, ale czy dostał Pan takie zapewnienie, że klub będzie chciał przedłużyć z Panem umowę, w razie gdyby odpukać nie udało się do pierwszej ósemki awansu? No, taka deklaracja padła, tak, nie będę ukrywał, padła taka deklaracja o tym, że klub chciałby, żeby ta współpraca pomimo była dalej, ale dla mnie jest istotne tylko i wyłącznie teraz to, co się dzieje przed nami w tych najbliższych dwóch kolejkach i to jest dla mnie kluczowe. Jeszcze raz powtórzę, to było bardzo miłe wsparcie ze strony klubu. Bardzo się cieszę z takiego wsparcia. Na pewno dodaje ono energii, dodaje siły do pracy, ale moje skupienie jest w tej chwili tylko i wyłącznie na jednym elemencie, na tym, żebyśmy trafili do tej ósemki, która walczy o lokaty 1-8. Michał Trela? No jest to skomplikowany uraz. Tak naprawdę nie mamy jeszcze pewności. Jest cały czas poddawany różnego rodzaju zabiegom fizjoterapeutycznym. Jest ostrzykiwany. Ma naprawdę ciężkie życie, jeśli chodzi o ten uraz, bo tak naprawdę w 100% nie możemy zdiagnozować tego, co się dzieje u Jakuba. Mają Państwo jeszcze pytania do trenera? W takim razie dziękujemy za uwagę. Dziękuję bardzo.